Siema ziomki i ziomale, witam Xantara na kanale, witam, dzisiaj sobie planuję dla odmiany nie robić misji tak szczególnie, tylko sobie coś poprzestawiać, pobudować, tutaj sobie przestawię te statki, bo będę chciał sobie wybudować dwóch dodatkowych admirałów do kręcenia, do zdobywania super poszukiwań. Drzewko miłości sobie tutaj dam. Właśnie jeszcze pokręcę drzewki miłości. Na pewno mogę. I tak, zobaczmy, może dostanę super plony, a pewnie i nie. Na pewno nie dostanę. Nie, dostałem 2000 monet. Super plony bardzo rzadko wypadają, ale można kręcić raz na pół godziny, więc jest szansa. No i admirałem nie mogę kręcić, ale chcę sobie wybudować dwóch dodatkowych, albo może nawet trzech dodatkowych. Nie, myślę, po doświadczeniu z głównego konta, myślę, że wybuduję sobie dwóch admirałów i to w zupełności starczy mi trzech admirałów. Tak więc od razu kupuję dwóch i będę ich budował. Tak. A robię to ze względu na to, że właśnie niedawno na kanale pod filmem YouTuber, znaczy nie YouTuber, tylko widz, powiedział, że bardzo lubi oglądać, jak buduje, więc pobudujemy sobie. Ha. No i teraz, co ja tu potrzebuję? W sumie potrzebuję 30 prochu. O, oczne jabłko. Ale to z ocznym jabłkiem nie ma problemu, bo nie mam zebranych drzewek. Czyli idziemy do... na górę admina chyba nie mam drzewek, to na głównym koncie mam. Tutaj muszę posiać drzewka. To jest ważne. Na wyspie gigantów na księżycowym, a co tam sprawdzę, na księżycowym nie mam drzewek i będę musiał posiać właśnie na tych wyspach, na wyspie ogromnej choinki też. Na wyspie UFO mam jakieś drzewka, mandaryny i poczekajmy, aż się zbiorą, mała wyspa to szybko przeleci, ale nie chodzi nam o mandaryny, chodzi o oczne jabłka, tak? I tutaj są oczne właśnie i starczy spokojnie, jak widać. Tak więc biorę sobie oczne i nie wiadomo, możliwe, że do kolejnej budowy potrzeba czaszeczki, ale czaszeczki, o, chyba na gwiezdnej mam hangary, super hangary. Tak, tutaj mam hangary, super hangary, będę musiał sobie je poprzenosić na wyspę małej choinki. Skończyły mi się żetony, no to przy okazji zrobimy sobie żetoniki. Ale to nie ta wyspa, bo to na wyspie, na tej wyspie mam na głównym koncie. Tutaj jest samochód. Jest taki samochód furgon, w którym się robi żetony na 100 kursów. Można zrobić żetony na 1000 kursów, ale trzeba zrobić pewną misję. I ja bym mógł sobie zrobić żetony na 100 kursów. O! Łzy zombie potrzeba. No to zaraz zrobię sobie. Będę miał żetony na 1000 kursów. Tutaj mi się gotuje dżem wiśniowy, to sobie przyspieszę to. Zbiorę. Ręcznie zbiorę, bo tutaj pustelnik zacznie łazić za resztą. Jak nawiedzony. I kropelki. Tak. Trzy łzy zombie. Tak, trzy łzy zombie. Proszę bardzo. I sobie od razu przyspieszę te łzy zombie. Tak. Zbiorę. I tak. Co mi tutaj się gotuje jeszcze? Dużo czasu wiśniowy dżem. To myślę, że nastawię na ten czas. Zupę na oczach to będzie mniej więcej tyle, że się razem ugotują. A teraz idę jeszcze właśnie do tego, do busa. I ty, to jest jednorazowy zakup oczywiście. Jednorazowo więcej nie można i szkoda trochę, bo zrobili taką fajną opcję, którą można jeden raz w życiu zrobić. Za 3 łzy zombie i za medal z misji szkolnej można zrobić 1000 żetonów i ja sobie właśnie zrobiłem. Proszę bardzo. 1000 żetonów i teraz dłuższy czas nie będę musiał się przejmować
schodzeniem po wyspach. Ikonka żetonu ma inny kolor teraz, niebieski. To oznacza, że dużo, dużo czasu będę mógł tutaj siedzieć. Zbiorę jeszcze te czaszeczki. Jeszcze mam na Omega jakieś drzewka, chyba wiśnie. Tak. Tak, tutaj są wiśnie. Czwarty etap. Bo niedawno posiane. I od razu idę na ojczystą. Nie. Pójdę na straszną, bo co to ja potrzebowałem? Proch, tak? Nie, mogę na ojczystej, bo proch się zdobywa z kolekcji wojennej. Kolekcję wojenną kopałem. Ale mi tu słońce napieprza teraz po oczach. Zmora, możesz zamknąć okno trochę? Zasłonić roletę? No, bo mi tu daje. Dziękuję bardzo. I tak, potrzebuję 30 prochu, ale mam 11, a w ogóle to, no to 20 sobie zdobędę, bo mam 11 albo 20 albo 19, ale muszę iść do kolekcji tej wojennej, którą sobie kopałem na pewno. Trochę. Tak. Mam wojennej i zrobię sobie, kliknę dwa razy i papa i mam proch. Proch jest i... A, jeszcze węgiel. Węgiel można zdobyć w stawie, potrzebuję 20 węgla. No to idziemy do stawu. Proszę bardzo. W stawie. Mam na szczęście kredkę, zdobyłem... z podziemi. Podziemi się wykopuje, bo kredkę to nie tak tanio się robi. A ropę. Ropę w wieży wiertniczej. Tu mam wieżę wiertniczą. 20 ropy. Na szczęście ropę się robi po 5. Tak więc zrobię sobie ropy. Idziemy do stawu. I robimy 20. 20 węgla mi starczy na dwóch admirałów. I od razu zbuduję pierwszy etap na dwóch admirałach. Tu przy okazji jest jakiś prezent, bo 3 godziny minęły chyba, jak już ostatnio byłem rano na grze. Szmaragdowe serduszko mi wypadło. I tak, i mam. Tak więc pierwszy etap jednego admirała, pierwszy etap drugiego admirała zrobiony. A on jest w trzech etapach, nie, w dwóch etapach jest. Na drugi etap potrzeba czaszeczki, której mam dużo więcej niż ocznych jabłek. Nakrętki sobie kiedyś tam wysyłałem. A potrzebuję dorobić 2 kolumnady, bo mi braknie na drugiego admirała. Tak więc idziemy do zamku, bo zamek to jest na kolumnady. I robimy... Zrobię sobie na zapas. Niech będzie 10 w zapasie. I proszę bardzo. Drugi etap admirał. Ja myślałem, że admirał w trzech etapach się buduje, a on tylko w dwóch. No i pięknie. Proszę bardzo. I drugi. Zrobiony. Proszę bardzo, sobie tylko tych admirałów teraz ustawię ładnie obok siebie, żeby nie zajmowali za dużo. A nawet mogę sobie tak bliżej tutaj postawić. Albo nie. Może tu jakiś coś jeszcze postawię przed nimi, takiego mniejszego. Niech se tu stoją. I mogę zakręcić w tych admirałach. Zobaczmy, czy wypadnie mi coś. Tu mi nic nie wypadło, czyli 100% nawozów dla drzew 3 sztuki to nie jest nic. To jest nie nagroda, jakiej oczekuję. I tutaj zobaczmy. Też nie dostałem tego, co go oczekuję. Znowu na 500% nawozów dla drzew. Ale trzech admirałów to już można kręcić sobie. Zupą oczną się kręci. Zupa oczna jest w przepisach do gotowania. Mam jej. Mam zupy ocznej 53. Na razie dosyć sporo, a będę gotował na pewno. Nie tutaj, nie. Dobrze, poszedłem w przepisy. Przepisy na przedostatniej stronie. Jest zupa na oczach do gotowania, gotuje się z ocznych jabłek i z czaszeczki. Tych ocznych trochę mam mało, czaszeczki mam dużo więcej, ale i tak mam mało w sumie tego wszystkiego. No i tyle. A teraz kolejną rzecz, którą chciałem sobie pobudować, są to flagi Wielkiej Brytanii, bo flaga Wielkiej Brytanii to jest bardzo fajna rzecz.
Tu nie widać, ale można wygrać 10 sklejki, 15 białej farby, 10 cementu, 10 kół zębatych chyba nawet, z tego co wiem. I zbuduję sobie kilka flag Wielkiej Brytanii, bo to są według mnie najbardziej fajne flagi. Najfajniejsze. Co prawda jest jakaś flaga Australii, dodali niedawno, ale ja nie uważam, że ona jest taka fajna. No co prawda, a flaga Australii też sobie wybuduję. Jedną albo dwie. Dwie flagi Australii, proszę bardzo. I ciekawe, czy będę miał materiały, ale jeśli nie, to sobie pogotuję na przyspieszeniu. Poświęcę to, że tam się gotuje, No mam dużo soli jodowanej, no tak czy inaczej mogę poświęcić trochę soli jodowanej. A teraz szukamy flagi Wielkiej Brytanii, postawię sobie myślę 5. Zaszaleję, nie? 5 flag Wielkiej Brytanii. Materiałów na pierwszy. I to będzie, to jak sobie postawię 5, to będę miał 6. I myślę na dobry początek, to jest dobry początek. I zobaczmy, co potrzeba do wybudowania pierwszego etapu flagi Australii. Dużo białej farby trochę trzeba tutaj. Tutaj potrzeba też białą farbę. Na to mam. 5 razy 7, ile to jest? 35. 350. 350. 450 rury potrzebuję. Dobrze. 450 rury potrzebuję. Czy... A rurę się robi w krypcie, tak? A kryptę... Kryptę! Po co ja stamtąd wychodziłem? Przecież kryptę mam tutaj, bo to jest ruletka. I sobie wyjdę z pełnego ekranu. Zrobię sobie 500. Jak już potrzeba 400, to 500. Tutaj jak się robi tak dużo po 500, to gra zacina. Zamula po prostu, ale zrobiłem 500. I proszę bardzo, przejdziemy z powrotem do pełnego ekranu. I robimy... Najpierw może te flagi Wielkiej Brytanii zrobię, żeby mi nie brakło farby. Bo nie wiem, czy mi jej braknie po prostu. Aha, jeszcze farby niebieskiej potrzebuję dużo. Tak więc 20 razy 5, 100. 100 niebieskiej farby. Tutaj płatka mi starczy. 100 niebieskiej farby, a mam 60, tak? To potrzebuję na wszystkich kucharzach ugotować niebieskie farby. Dobra. No to sobie teraz tutaj wszystko poprzyspieszam. I trzeba ugotować dużo niebieskiej farby, tak? Niech ten dupek już zbiera. Tak, ale nie pokazało, że są wiaderka, no. Ale dobra, jeszcze raz mu każę zbierać. On tu pójdzie na pewno. I na wszystkich kucharzach niebieską farbę. Jestem tutaj, ale cofnę sobie. Jest niebieska farba. Materiały, na to mam wystarczająco potrzebnych materiałów. To są plony. I jedziemy z niebieską farbą. Będę musiał sobie też pogotować kiedyś niebieską farbę. Jeśli będę chciał dobudować sobie jeszcze. A ten czemu nie zbiera? No, no, teraz zbiera. I tak. Tu sobie już mogę przyspieszać, a tam zanim on zbierze, to sobie mogę to już przyspieszać właśnie. Tak, tu już zebrał. Tylko źle kliknąłem. Tu już zebrał. Wszędzie zebrał, tak? No. Nie można za szybko klikać, bo to źle działa. A, kurde. A tu nie zebrał. Dupek jeden. Co to ma znaczyć? Dobra, niech zbiera. Tak widać, nie warto robić na raty pustelnikiem w czasie, jak się kucharzy przyspiesza, bo coś tutaj się nie działa to idealnie tak jak trzeba. Nie współgra to idealnie z grą, tak jak trzeba, tak jakbyśmy chcieli. Ale już po wszystkim.
Jeszcze niech ten pustelnik nie wraca, niech on idzie z powrotem. Niech on zbierze te dwa wiaderka. Dobra. I... Tak. Dobra, ja tu pustelnika nie potrzebuję, żeby on wracał do domu, niech on sobie stoi na zewnątrz. I teraz mam już ładnie, wystarczająco. Akurat 102 niebieskiej farby, tak więc budujemy po pierwszym etapie flagi Wielkiej Brytanii. Pierwszy etap z każdego. Proszę bardzo. Trochę za blisko sobie te flagi popostawiałem. Później sobie tak blisko postawię, jak... oczywiście jak postawię tutaj, gdzieś nie będą mi stały. Tak, nawet te się zasłaniałem trochę. Dobra. Flaga Australii. Na flagę Australii mi spokojnie starczy. Ona... proszę bardzo, ona jest nawet tańsza w budowie. I teraz zobaczmy, co potrzeba na drugi etap. Może sobie takie flagi Australii przestawię tutaj. Trochę te flagi sobie tak rozrzucę, żeby było łatwiej budować. Żeby było łatwiej trafiać myszką w nie. Tak. I zobaczmy, co potrzeba na drugi etap. Po 15 czerwonej farby, czyli 15... 5 razy 5, 25, 5 razy 10, 50, 25, 75 czerwonej farby i 25, 7 razy 5, 20, 25 śruby. Pierników mam wystarczająco. Dobra, to idę do tego, do wieży Eiffla i robimy, zrobię sobie 50, co tam. Albo więcej nawet. Trzeba będzie wysyłać nakrętki do kogoś. Nie, będzie 100. Akurat stali mam. Wystarczająco. Czarnej ręki też. Dobra, ponad 100 zrobiłem. A ja już przed chwilą patrzyłem, a już zapomniałem, co potrzeba. To pierwsze. A czerwoną farbę. 75 czerwonej farby, tak? No dobrze. Czerwoną farbę się robi chyba w latarni. Tak, proszę bardzo. Czerwoną latarnię, czerwoną latarnię, czerwoną latarnię. Ale jak gadam głupoty. Czerwoną latarnię robię w farbie. Czerwona farba w latarni. Proszę bardzo. 100 wystarczy. Zobaczymy, co jeszcze potrzeba na tą. Na flagę Australii. Potrzeba po 15 farby niebieskiej i prześcieradło. Akurat prześcieradło mam. Tu potrzeba jeszcze czerwonej farby trochę dorobić. Czyli... Nie, nie potrzeba. Ale dobra, dorobię sobie, zrobię 120, mam koni wenu dużo, kasa tu się nie liczy za bardzo, ale potrzeba jeszcze ugotować farby. Dobra, niebieski, no to chyba będę mógł zrobić powtórz przepis. Tak. Już sobie przyspieszam, zrobiłem pauzę oczywiście, przyspieszam sobie gotowanie niebieskiej farby. Od razu sobie przyspieszę wszystko solą miodowaną, bo jak widzieliście, coś się psuje, jak się nie zbiera wszystkiego naraz. Trzeba od razu pustelnikiem pozbierać. Niech on mi to pozbiera teraz ładnie. No i pustelnik zbiera ostatnie trzy beczki niebieskiej farby, znaczy się beczki. Beczki to zawsze leżą u kucharzy, to tak się mówi. No i tutaj już mam wystarczająco do flagi Australii. Dobra, to może najpierw zbuduję te flagi Australii. Para-para-pa-pa-pam, proszę bardzo. Zbudowana flaga Australii, teraz druga flaga Australii. To są flagi, które były w ostatniej, niedawno wprowadzonej aktualizacji. Pokręcę nimi nie w hipersferze, tylko tutaj osobno, zobaczmy. Można wygrać kolekcję, jak ona się nazywa, Fobii, tak? Kolekcję Fobii, piasek, jakieś kłody palmy. Można trafić na kolekcję Fobii. Tylko coś widzę, że tylko... Nie jestem pewien, czy wszystkie części kolekcji Fobii są. Jest pająk, jest wąż, ale tylko pająk i wąż. A kolekcja Fobii to przecież 5 części, nie? Więc takie dziwne to jest. Pająk i wąż. A tutaj tych części jakoś nie ma, więc to jakieś podejrzane jest. Ale dobra, teraz zobaczmy, czy mam wszystko już tutaj. Tutaj wszystko mam, tak więc budujemy tam.
Proszę bardzo. Pa pa ra, pa. Pa, pa, ra, pa. Zrobione. Flagi Wielkiej Brytanii porobione. Sobie teraz zrobimy zrobię porządek z tymi flagami, które sobie poukładam tutaj jak najbardziej ciasno, bo to przecież one mało zajmują. Ale jeszcze tymi flagami sobie nie pokręciłem, tak więc pokręcę sobie nimi jeszcze ostatni raz poza hipersferą. Później już będę kręcił w hipersferze i zobaczmy. O, zrobiłem zadanie, czekaj. A co to za misja? Ze zdziwieniem spojrzałem na przyjaciół, musiałem ich wysłuchać. Misja, czekaj. No, ciekawe z jakiej to serii. A, bo doświadczenie trzeba było wygrać. Misja, czekaj, zadania. Dodaj wykonane zadania do listy. Teraz się domyśl, panie, co to za misja była. A zaraz zobaczmy. Tutaj będzie w ostatnim, tak? Tak. Tak. Przeszukamy to. Przeszukamy to. Tu jest spacer już zrobiony. Zamki na piasku niechcący pewnie. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Nie ma, nie ma. Tu jest spotkanie z Alą. Tutaj nie ma, nie ma. A zaraz. Tak. Zagadki UPSA zrobiłem. Misję czekaj. Gotowość już mi się też przedtem zrobiła. To nawet ten widz... Bartiuk już mi mówi, że gotowość to zagadki UPSA i zrobiła mi się misja czekaj z też zagadki UPSA, bo wylosowałem doświadczenie. No dobra, to była ta flaga, tak? To pokręćmy następnymi. Doświadczenie to niezbyt ciekawa nagroda, ale może uda się wylosować na przykład sklejkę. Tak, 10 sklejki, 10 sklejki, 10, 10, 10 sklejki. Sklejkę można wygrać tylko, tylko tutaj. Tylko, znaczy nie tylko w tej fladze, w innych flagach też, ale tylko w fladze Wielkiej Brytanii po 10 aż. Tak więc bardzo, bardzo dobrze. I proszę bardzo, następne nagrody dosyć skromne. I no, 10 deski też nieźle. 10 czegoś tam, 10 czegoś tam. No i teraz sobie poprzenoszę te flagi tutaj, jeśli będzie miejsce. Miejsce akurat trochę jest. Tylko nie wiem, czy mi na ostatnią starczy. Najwyżej ją tutaj nie wcisnę, ale wcisnę ją gdzieś. O! Tu się wciśnie. Zobaczmy, czy pod w hipersferze mogę na pewno czymś kręcić, bo są ruletki też 8-godzinne. Cupidyn. O! Dostałem 50 miłości. No ładnie. I młyn, tak? A co do Cupidyna i młyna, młynu nie będę budował więcej, bo to się dostaje tylko takie rzeczy jak doświadczenie, kasę i dolce tylko tutaj w losowaniu, więc kiedyś budowałem młyny, ale pobuduję sobie Cupidynów, bo tutaj się dostaje pierścień, dosyć bardzo, bardzo rzadko dostaje się ten pierścień. I zbuduję sobie kilku Cupidynów, tak? I zrobię ich sobie trzech, żeby mieć na razie czterech na głównym koncie. Mam 8 aż, ale myślę, że na razie czterech Cupidynów mi wystarczy. I zobaczmy, co potrzeba na pierwszy etap. To trzeba tak, 45 białej farby, a mam 43, więc muszę sobie ugotować 3, nie 2, ale dobra, już ugotuję 3 białe farby. Białe farby losuje się też w fazie Wielkiej Brytanii, wkrótce będę miał ich bardzo dużo pewnie, ale na razie ugotuję sobie trochę. Nie gotuję za dużo, bo naprawdę z flagi Wielkiej Brytanii będę miał tego później w tysiącach, jak dobrze pójdzie.
Bo losuje się, a to przecież nie jest później potrzebna nawet ta farba. No i idziemy do na wyspę Mają budować kupidynów. Proszę bardzo. Bloki mam, potrzeba 90 bloków. Kabla też mam wystarczająco za dużo. I białą farbę, proszę bardzo. Tak, pierwszy etap. Etapy są dwa. Proszę bardzo, pierwszy etap pobudowany. A do drugiego etapu potrzeba 50 światu tylko, bo tego mam bardzo dużo. 20 kropli tylko. I 5 złotego płatku, wszystko mam, tak więc. Trut. Trut. I trut. Zbudowane kupidyny. Teraz sobie pokręcimy tymi kupidynami w hipersferze, bo tutaj łatwiej. Po prostu tak, tak. I nic nie wygrałem. W kupidynach bardzo rzadko się co wygrywa. Bardzo, bardzo rzadko co wypada. Udało mi się na tamtym jedną kubidynie rzeczywiście wygrać i nic. Dobrze, ale im ich więcej, tym szansa większa. Na razie czterech. Czterech niech sobie stoi i niech się kręcą. Raz na 8 godzin, więc dwa razy dziennie spokojnie można pokręcić. Jakby ktoś był uparty, nie spał nocami, to i trzy razy dziennie pokręci. Ale ja nie jestem taki gracz. No i tyle. A zobaczymy, czy będę mógł zrobić misję tutaj Szmaragdowe Miasto. Teraz już idziemy do misji w tym momencie. I potrzeba wybudować latarnię w mieście Widmie. Tak? Dobrze. I idziemy do miasta Widma. To jest czwarta strona. I to jest latarnia, tak? Aha, latarnia. Potrzebuję diabelskie rękawice gumowe. Aha, i tutaj potrzeba było pogotować właśnie diabelstwo, tak? No to idziemy na ostatnią stronę, bo to jest na ostatniej stronie. Mam trochę wiśniowego dżemu sobie gotowałem. Trochę diabelstwa mam, ale pogotuję sobie i przyspieszę od razu. To. Tak. Tak, już nastawiłem gotowanie. Teraz sobie poprzyspieszam. Tak jak to wygląda, tak wszystko robię. Już wszystko przyspieszone, elegancko. I zatrudniamy pustelnika. Pustelnik musi mi to teraz pozbierać elegancko. A, i nastawię od razu gotowanie następnego diabelstwa, ale już nie będę przyspieszał, no chyba, że będę miał taką potrzebę. Pustelnik tutaj zbiera, ja mogę nastawić kolejne od razu. Kucharze będą pracować, jak tylko zostanie zebrane przez pustelnika. Ja to co robię, ja mam w myszce trójklik. Polecam taką myszkę. Jest to myszka Afortech X750. Moja myszka akurat ma model X750BK, bo to jest nowszy model. Starszy model miał wersję X50BF chyba. Ale to jest w sumie taka sama myszka, tylko kiedyś ona była na PS2 jeszcze dostępna. Teraz już tylko na USB. Laserowa, bardzo przydatna, ze zmiennym DPI i w ogóle trójklik. Trójklik bardzo przydatna rzecz w tej grze. Dobra, a po tymczasem potrzebuję diabelską rękawicę gumową i potrzebuję 10 tej rękawicy. Zielonej farby mam wystarczająco i to w tym budynku, tak? Tutaj. Znaczy na tej wyspie się robi i potrzebuję gumową. Teraz nie pamiętam, w którym to budynku się robiło. O, jest. Diabelska rękawica gumowa. Potrzebuję... Mówiłem 20? To robimy 20, ale nie wiem, czy rzeczywiście mówiłem 20, czy tylko... Dobra. Powiedziałem 20 chyba, ale potrzeba było 10. Ojejku. No dobra. I to jest pierwszy etap latarni widmo. Pa-ra-pa-pa-pa. Druga latarnia chyba jest tutaj, bo tam był młyn. Proszę bardzo, druga latarnia tutaj. Co mamy na drugi etap? Potrzeba 10 bokserskiej rękawicy. No dobra, to idziemy po bokserską rękawicę do na straszną wyspę. Tutaj bokserską się chyba robiło. Nie, tutaj się robiło w krypcie. 10, tak, żeby nie będę robił za dużo, bo później po co mi to.
Chociaż można by ludziom wysyłać, narobić na zapas, nie? Proszę bardzo. Drugi etap latarni widmo. Drugi etap latarni widmo. Proszę bardzo. A tutaj potrzebuję. Tutaj wszystko mam akurat rury. Ja sobie przedtem zrobiłem trochę więcej, bo robiłem 500. Super kleju 10, tak? No to idę na straszną wyspę. Do choinki. Transformatorów mam za mało. Ale to nie problem, bo transformatory mogę sobie zrobić. Tutaj zrobię sobie więcej. 20. Super kleju potrzebuję 10. Zrobię sobie 20. Może jeszcze będzie potrzebny. I idziemy na czwartą stronę do miasta widma. I ostatni etap. Proszę bardzo, latarni widmo. Zrobiony. I tutaj ostatni etap. Latarni widmo. Zrobiony. Proszę bardzo, co tu można robić? Tu można robić takie rękawice. Aha, czyli to co tam. Dobrze. Teraz zobaczmy. Potrzebuję jeszcze zbudować młyn w mieście widmie i to będzie misja zrobiona, tak? Do młynu. Już na pierwszy etap mam materiały. Proszę bardzo. Zrobione. Do drugiego etapu potrzeba aż 10 takich rękawic i bokserskich i ochronnych. Czy nie, to jest krypta, ale nie ta, co się buduje, ale mogę sobie wrócić. Tutaj, proszę bardzo, 10 takich i 10 ochronnych. Mogłem sobie zrobić na tamtej wyspie, ale potrzebowałem do krypty i tak pójść, tak więc idziemy z powrotem. I to jest drugi etap, tak? Tak, to jest drugi etap. Proszę bardzo. Zrobione. I tu potrzebuję znowu to rockerską, nieochronną. Rockerską. Czy w latarni można robić rockerską? Tak. Proszę bardzo. Rockerska. 10. A tu potrzebuję diabelską rękę. Tu mogę zrobić diabelską? Mogę zrobić diabelską. No to nie muszę wychodzić z tej wyspy i proszę bardzo, trzeci etap zrobiony i misja zrobiona. A co my mamy w tej misji za opis? Droga ku spełnieniu marzeń nigdy nie jest łatwa. No rzeczywiście trudna ta droga. No i zrobimy misję i... marzenie! Rozpoczęliśmy budowę miasta widma, aby przywrócić mu dawne piękno i wielkość. 5 diabelstwa, fajno, 1 zombidolec, bardzo skromnie i 10 szmaragdowych serc, może być. No i wygrałem. Co tutaj dalej będzie budowa? Ojejku. Zbuduj takie właśnie mury miasta widma. Zbuduj takie właśnie mury miasta widma. Tego bardzo dużo jest do budowania. I zobaczmy, co potrzeba. Potrzeba diabelską... sekwoje, tak? To muszę sobie pójść tutaj i poczyścić po prostu tą sekwoję różdżkami. Tylko nie wiem, czy różdżki po prostu wyczerpałem, czy nie dzisiaj. Ale dobra. Poczyśćmy tą sekwoję, zobaczmy. Klikaczem sobie poklikałem. Czyści, dobrze? No to teraz trzeba poczekać, no. Nie mam innego wyjścia, jak poczekać długo, aż się ta sekwoja wykopie. No już, diabelska sekwoja wykopana. Tu gdzieś jest skrzynka po tej diabelskiej sekwoi. Masakra, tylko gdzie ona jest? Bo mi ktoś ją ukradnie. O, tu jest. Sobie podniosę ją. Mam nadzieję, że reszty materiałów mi starczy. O, fajnie. Klonowy listek i orzeszek ze szmaragdowej, bo takie rzeczy wypadają tutaj. I zobaczmy, czy mam wszystkiego wystarczająco do tych murów, tak? Myślę, że tak. To jest pierwszy etap. Na drugi etap potrzeba znowu ten super klej i gwoździe. Na razie mam. To jest pierwszy mur zrobiony i tak będziemy robić. Tylko muszę sobie zrobić więcej kleju później. Na razie jest. Na razie są materiały. Tak. Tak. I muszę iść po klej, po gwoździe. Nie, gwoździe chyba na razie nie, ale,
Ale super kleju muszę sobie dorobić, tak więc idę od razu na pierwszą stronę, na straszną i sobie zrobię więcej transformatorów. Kliknę sobie klikaczem szybko, autoklikerem i zrobię od razu więcej tego. Tak, tak, 67 super kleju, czwarta strona, idziemy z powrotem. No i to są te mury, te na razie buduję, tak? Ale tamte drugie pewnie tak samo się buduje. Tak. Tamte drugie pewnie tak samo. No i ciachu machu. Tatarata, zrobione. Tatarata, zrobione. Tatarata, zrobione. Tatarata. I jedna część misji wykonana, bo te mury w tą stronę obrócone już zrobiłem. Teraz te mury w tą stronę obrócone. Tak, tą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i starczyło materiałów do pierwszego etapu, osiem tych murów. I teraz drugi etap. Do drugiego etapu, no nie wiem czy starczy, ale to po trzy... bloków mi braknie. Tak, bo potrzebuję 40 bloków, tak więc od razu idę do piramidy. Tak. Też sobie szybkim klikaczem porobię. A czemu ja wcześniej na to nie wpadłem, żeby produkować autoklikerem, nie? To by było... Dużo oszczędziłbym czasu na nagrywaniu, nie? No i tak, teraz tak i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. I kolejny etap misji zrobiony. I teraz pozostały nam jeszcze wieże. Wieża jest jedna tu, jedna tu, jedna tu, jedna tu. Proszę bardzo. Do wieży potrzeba też tak samo do pierwszego etapu. Pewnie tak samo się buduje. 2, 3, 4. Jeśli tak samo, to mi... braknie, nie tak samo, podobnie, ale braknie mi gwoździ. Tak więc idziemy po gwoździe do... Gwoździe, gdzie się robi gwoździe? W piramidzie chyba, nie? W piramidzie, tak. W piramidzie się robi gwoździe, tak więc ja sobie na chwilę kliknę tak. I już mam gwoździ wystarczająco. Tak. I jedziemy z tymi... I tutaj już... Przeczytam misję. Droga ku spełnieniu marzeń nigdy nie jest łatwa. Aha, czyli ten sam komunikat, tak? Dobra, i jedziemy. Pierwsza wieża, gotowa. Druga wieża, pam param, gotowa. Trzecia wieża, gotowa. I uwaga, uwaga, uwaga. Marzenie tuż obok. Już majaczą mury nad smutnym pejzażem. Misja zrobiona, proszę bardzo. 5 sztuk diabelstwa, to samo prawie. Nie, tam dostałem 10 szmaragdowych serca, tutaj 25. Ta sama nagroda co wcześniej prawie. No i proszę bardzo, co my tu mamy? Ważne, w chwili zakończenia stawiania z ostatniego brynku trzeba grać w trybie pełnego ekranu. Ale mam pełny ekran i teraz... Mamy zbuduj zamek w mieście Widmie, zbuduj uniwersytet w mieście Widmie. To jest uniwersytet chyba, tak. Potrzebuję, i jejku, teraz potrzebuję kapcie jakieś. I nie mam chyba diabelstwa, żeby to zrobić. No, tutaj 30 diabelstwa, a tutaj... to ja muszę sobie pójść do kucharzy na... przyspieszyć to diabelstwo, co mi się gotuje. I odebrać po prostu, nie? I wtedy zrobię. No.
Tak, już sobie przyspieszyłem. Teraz mi to pustelnik elegancko zbierze. A przy okazji chyba już nie mam na następne diabelstwo. Nie mam, nie mam. Tak więc ze względu na godzinę, która jest, mogę sobie nastawić spokojnie gotowanie wiśniowego dżemu, ale to już nie w czasie nagrywania, tylko już swobodnie o godzinie po 20 sobie zbiorę wiśniowy dżemik. I tak też go nastawiam i będę gotował dzisiaj wiśniowy dżem. Na noc nastawię wiśniowy dżem, bo to potrzeba dużo, dużo, dużo tego wiśniowego dżemu. A jak tam u mnie z bambusami? Bambusu jeszcze mam, ale ubywa bardzo dużo tego bambusu, więc będę musiał sobie siać znowu bambus. Tak. Tutaj już pustelnik zebrał, tak więc mogę wracać na czwartą stronę do miasta widma. I zobaczmy, co potrzeba tutaj. Tu potrzeba pół but, but i pantofel po 10. Pół but, but i pantofel. Pół but, 10, tak? But, pół but, but i pantofel. Proszę bardzo. Trafiłem idealnie na budynek i proszę bardzo. Pierwszy etap zamku zrobiony. Tak. Do drugiego etapu mam materiały. Potrzeba 15, aż 15 diabelskiej sekwoi i aż 25 diabelskich kłód. Proszę bardzo. 5 super kleju, tak więc drugi etap zrobiony, a do trzeciego etapu mam spokojnie materiały, bo potrzeba 5 złotego płatku, 5 kolumnady, 5 wiatrowskazu. Tę część misji zrobiłem i tutaj można też robić kapcie, walonki. Dobrze. I to jest ten etap. Teraz ten. Tu potrzeba kapyć i walonek. 15 kapci, 15 walonków. Akurat to się robi w zamku, czyli po 15, proszę bardzo. Po 15. Tak, czyli dobrze. W dobrej kolejności to budowałem, bo jakbym chciał zbudować uniwersytet, to bym i tak nie zbudował, bo musiałem najpierw zamek. Tak więc pierwszy etap, proszę bardzo. Drugi etap, proszę bardzo, 5 czerwonej dachówki, 25 szmaragdowych serc, 10 wiatrowskazów, jeszcze mam na szczęście. I tak, i oj, to był drugi etap, bo uniwersytet w drugim etapie. 100 szki lecą, pięknie, cudownie. I zaraz się okaże, że misja zrobiona. Krok ku spełnieniu marzenia, wszystko wyszło nam bardzo dziwne miasto. Wyszło nam bardzo dziwne miasto. Wcale nie przypomina miasta, w którym spełniają się marzenia. Czegoś tu brakuje. Dostałem 20 różdżek, jeden wiatrowskaz i 100 tysięcy monet. A czego brakuje? A ja wiem czego. Znajdź, usuń, nie koniec. Ozdoba ta stoi w twoim mieście widmie. I tutaj muszę poszukać, bo on jest gdzieś tutaj. Ten nie koniec. Gdzież on jest? O, jest! Jest, bo ja to ja grałem oczywiście i tu jest nie koniec i po prostu muszę go znaleźć i usunąć. Proszę bardzo i usuwamy. A jeszcze nie usuwamy, bo co tutaj pisze? Tutaj pisze, droga była wyboista. Teraz, kiedy jesteśmy tak blisko spełnienia marzeń, pozostało jeszcze coś ważnego. Idziemy do tego nie końca i usuwamy go. Ciężko go znaleźć. O, tu jest. To jest taki koń, jakby koń drewniany. No i nie koniec! To był nie koniec! Marzenia nie spełniają się same z siebie. Potrzebny jest przynajmniej jeden czarodziej, który przyjdzie, wysłucha i spełni marzenie. Usiedliśmy na skraju urwiska i czekaliśmy. Może zjawi się czarodziej? 25 szmaragdowych serc, 3 zombie dolce. No nawet fajnie z tymi dolcami. Zazwyczaj dawali po jednym. No i to jest miasto widmo. Teraz mogę sobie je poczyścić z dekoracji. Mury sobie poprzestawiam. Mury sobie... Właśnie, co można robić w tych budynkach? Tutaj można robić, przerabiać kolekcję samochodową na kolekcję zabawek. No nie zbyt się opłaca, bo samochodową trzeba kopać sobie. Tutaj można przerabiać kolekcję ręczną na kolekcję
bardzo straszną, tak? No to całkiem fajnie, bo ręcznej zawsze się ma dużo splonów. Tutaj w murach można wymieniać kolekcję. Co to za kolekcja jest? To jest kolekcja rzadka. Kolekcję rzadką na kolekcję gwiezdną, tak? W tym budynku tutaj można sobie zamienić, to jest szmaragdowa wieża do wymiany, to nie. Tutaj można sobie zamienić kolekcję samochodową na kolekcję luksorską. No to jest fajne, bo motocyklową, przecież to jest motocyklowa, bo samochodowej mało mam. Motocyklową na luksorską i z luksorskiej można zdobyć marmur, tak więc fajnie. A tutaj można od razu robić diabelstwo z wiśniowego dżemu i z heli. Nie trzeba już gotować, tylko trzeba sobie wiśniowy dżem nagotować. Tak więc mógłbym sobie robić od razu instant, nie muszę gotować już. Bardzo fajnie. A w zamku z kolekcji, którą kopię się z buta, bo mam jej dużo, dlatego mam jej dużo, bo ona jak buta Slivera się kopie, to wypada kolekcja anty-zombie i zamienia się na kolekcję młodzieżową. No i bardzo ładnie. A tutaj jeszcze jest budynek, który można za dzwonki sobie przekształcić. Większy. Ja sobie w wolnym czasie, już nie wiem, czy poza filmikiem, czy teraz, poczyszczę. Tutaj tego nie można, to jest drzewko. Poczyścić. Wyspa do wyczyszczenia. Tą wyspę przeznaczę na grządki. Tutaj postawię samolot, znaczy lotnisko. I będą tutaj siane grządki, jak już tu wszystko poczyszczę. A te budynki, szmaragdowy zamek, szmaragdowe mury, a po jednym murze sobie tylko przesunę, nie będę przesuwał wszystkich murów. Sobie poprzesuwam na małą wyspę, która jest ta wyspa ze słonikiem, ta straszna wyspa, nie? I tutaj dzięki temu nie usunę wszystkich budynków, tylko sobie przemieszczę je na tamtą wyspę. A tutaj będą grządeczki. I taka wyspa... A dlaczego grządeczki? Dlaczego nie rybacy? No bo tutaj jest strome zbocze i tutaj rybaków nie można postawić. Mogę to udowodnić. Wejdzie się w zombie. Na czwartą stronę nie można postawić w ogóle rybaków tutaj. Ale można postawić samolot, który lata. Lotnisko znaczy się. I siać grządki. No. Rybacy niestety tutaj nie rządzą. No i w sumie jeszcze zobaczę, czy da się zrobić jakąś misję ze szmaragdowego miasta. Przygotuj, sprzedaj senną rosiczkę, tak? No to idę do kucharzy. Akurat kucharze nic nie gotują. A nie, gotują. Wiśniowy dżem nastawiłem znowu. Tak się rozpędziłem. Dobra. Ale dobra, idziemy do sennej rosiczki. Wiem, że zombium jest na 14 stronie, czyli senna rosiczka jest zaraz pod nim, na 12 i 3 senne rosiczki potrzebuję ugotować. Proszę bardzo. Tak, tak, tak. Tak, aha, trzeba zebrać te senne rosiczki pewnie, tak? A czemu to się nie zrobiło? Przygotuj, sprzedaj senną rosiczkę. Takie jaja. No dobra. No to proszę bardzo, to zaraz sprzedam, tylko nastawię z powrotem dżem wiśniowy. Niech on się gotuje. To ja chyba już miałem senną rosiczkę, po prostu wystarczy sprzedać. Przepisy. Senna rosiczka, mam 8 sennych rosiczek, bo prosiłem znajomych, żeby mi wysłali. Bardzo dziękuję. No i tak, proszę bardzo. Sprzedane. Co my tu mamy? Wytnij magiczną różdżką kilka podziemnych zasobów. To chodzi o wyspę chyba jakąś z tymi mackami. Nie pamiętam, która to była. Wyspa z mackami. Ja tu chyba wszystkie wyspy już poczyściłem. A, samo dno. Ale w samym dnie? Ale zobaczmy, spróbuję jakiekolwiek podziemne zasoby poczyścić. W otchłani chyba nie mam poczyszczone jeszcze, bo tutaj te głupie te... no.
Te głupie skrzynki się pojawiają, których nie można zbierać, więc dlatego tutaj nie czyściłem jeszcze. I zobaczmy, czy... kilka podziemnych zasobów. Czyli krzaczek to będzie jeden podziemny zasób. Bo taki kamień to tam dużo zajmuje. Jego bym musiał 5 razy klikać, a krzaczek jeden raz kliknę i zobaczmy. Krzaczek wyczyszczony. Tak. Czyli jeśli mam 10 krzaczków, to sobie usunę 10 krzaczków. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeśli dobrze liczyłem, bo trochę niedokładnie chyba liczyłem. I tak. Ja piekielnej kolekcji mam na pewno wystarczająco, więc tą misję mam zrobioną. I to jest misja Ala. Wiem, kto jest czarodziejem, spełni moje życzenia, a powiem ci coś w tajemnicy. Jak zwykle ten sam tekst. O, proszę bardzo, to już jest zrobione. Teraz przejdę na początek, bo ta piekielna to jest... Klikam dwa razy tutaj i raz w prawo. Trzeba wymienić 10, wymienię sobie 11 i proszę bardzo, Ala, zrobione. Spełniłem życzenie Ali, a ona powiedziała, czarodziej może wyczarować ukryte skarby. No, oby tak. No, ja sobie sam mogę wyczarować ukryte skarby. Zobaczmy, co następne. Daj mi mózg, ugotuj zombią. Masakra z tym zombią. Ale zobaczmy, czy mogę ugotować to zombią. Przepisy, 14 strona. Mogę ugotować zombium, mam materiał na zombium. Jedno zombium mogę ugotować. No dobra, to znowu trzeba będzie tych kucharzy wziąć, sprzątnąć solą jodowaną i ugotować to jedno zombium do misji. No. I proszę... O, już się zrobiła misja. Wasilisa 42. Spełniłem życzenie Wasilisy 42. Ona powiedziała, czarodziej może... Jeszcze raz. Czarodziej może pierniki zmienić w dzwoneczki, szmaragdowe serca, a także w pochodnie. No i 20 zombidolcy. No ładnie, całkiem ładna nagroda. No i ładnie. Tutaj już kucharze nie ruszam, bo jeszcze może mi się przydadzą. O nie, tutaj jest przygotuj 20 jagodowych pretzli. Odpocznij dzień na wyspie miłości. Wiecie co, mam dużo dolcy, nie chce mi się tych kucharzy ruszać, bo oni tu gotują dżem wiśniowy, niech oni se gotują. Spokojnie ten dżem wiśniowy, no zombie mi już nie ugotuje. Niech oni sobie spokojnie gotują ten dżem wiśniowy, już ich nie będę niepokoił. Znowu nastawię dżem wiśniowy, a tutaj sobie przyspieszę. Tu po prostu bym gotował jagodowe pretzle. Jagodowe pretzle są w przepisach. Na początku one są do niczego niepotrzebne, te jagodowe pretzle, tylko do misji. Ich coraz więcej przybywa i nie do niczego nie są potrzebne, więc nie będę ich gotował, tylko sobie przyspieszę. A tutaj, na Wyspie Miłości mógłbym siedzieć całą dobę, ale po co? Rzeczywiście mogę pójść i czekać, ale nie chce mi się, bo ja tu nagrywam film i nie będę czekał 24 godziny. Tak więc przyspieszę to sobie za dolce. Tutaj wyślij dowolne prezenty z wiadomością dalej czarodzieju. No, nie trzeba wysyłać wiadomości. Wysłałem prezenty, nie wiem ile tego trzeba było, ale wysłałem, tak więc tum. Bohater 50. Spełniłem życzenie bohatera 50. A on powiedział, spodziewałeś się niespodzianki od czarodzieja. Dobrze, 50 dzwoneczków, bardzo fajnie. Co to jest? 300 tysięcy monet, dużo, ale jeden dolec. Jeden zombie dolec, to malutko. No i dobrze, i zobaczmy, co my tu mamy. Nudzę się, zrób książki, przygotuj magiczne różdżki. Magiczne różdżki trzeba przygotować, gotując je, ale to ja sobie pominę. A książki robi się chyba w szkole, albo z kolekcji szkolnej, nie pamiętam. Zobaczmy, kolekcja szkolna, książki, no dobrze, wymienię sobie. Co? Tak, właśnie, ale tak też. Zmora mi mówi, że w domu wiedzy, ale z kolekcji szkolnej też się robi książki, więc tak, wiesz, pomyślałem, nie? A dom wiedzy mam tutaj. Nie, w domu wiedzy robi się ołówki. Zrobię sobie trochę, bo mam mało. O, a co to zrobiłem za misję? Upór!
Misja Upór. Wczoraj słoń zakopał gdzieś ofiarowane mu niezwykłe wiaderko i inne zabawki. Teraz nie może sobie przypomnieć, gdzie je zakopał. Tu i dostałem jednego kolekcjonera. A co to? Upór. Teraz trzeba zobaczyć zadania. Na sam początek sobie pójdę. Tutaj nie. Tu nie. Tu nie. O, upór! Zamki na piasku zrobiłem i zrobiłem wcześniej niechcący zadanie spacer i teraz zrobiłem zadanie upór z serii zadań zamki na piasku. Ale to nie specjalnie, bo ja chcę robić po kolei. A to przy okazji, dlatego że tutaj robię. A gdzie te książki się robi? Nudzę się, zrób książki. Może w domu, może w szkole. Tak, w szkole się robi. I potrzebuję raz, dwa, trzy, cztery, pięć książek zrobić. Zrobiłem, proszę bardzo. I te magiczne różdżki. No nie wiem. Jeśli się uda je zrobić z piekielnej kolekcji, ale chyba nie, bo już wymieniałem piekielną. Nie, trzy razy kliknąłem. Dwa razy. Jeśli da się z piekielnej, to byłoby fajnie, ale nie. Czyli przyspieszę sobie zadalce, to po prostu trzeba by gotować. Idzie się do przepisów, gotuje się różdżki u kucharza. One się gotują 7 minut, gdzieś tu będą, i gotuje się z folii i z jabłkowym maku. Ale mi się, ja uważam, że nie opłaca się, bo strasznie dużego jabłkowego maku idzie. Folia co prawda jest z kolekcji, ale no, tej jabłkowego maku trzeba siać i w ogóle, no, niewygodne to jest, według mnie to jest głupie, tak więc sobie przyspieszę to za 5 dolcy i tutaj jak zwykle ten sam komunikat, powiem ci coś w tajemnicy, no i wieża 00786, spełniłem życzenie wieży 00786, a on powiedział, co rodzinie może dogadać się ze stróżem, aby otworzyć skrzynię w podziemiach. Czarodziej może dogadać się ze stróżem, aby otworzyć skrzynię w podziemiach. Słyszałaś? Czarodziej może dogadać się ze stróżem, aby otworzyć skrzynię w podziemiach. Jak? Nie, może na niego się klika. Ale jak? Skąd czarodzieja wziąć? Czarodzieja tak naprawdę nie ma nigdzie. Gdzieś nie wiem, skąd go wziąć. Tam jest stróż i on pilnuje i trzeba za dolce otwierać, ja nie wiem. Dobra, tutaj mam, daj znajomym miłość. Ojejku. Przygotuj cytrynowy miks. Czyli muszę znowu iść do kucharzy i znowu tych kucharzy uwolnić. Czyli trzech kucharzy sobie uwolnię. Znaczy jednego kucharza, tylko trzy beczki. I cytrynowy miks, tak? Na szczęście cytrynki mam, bo ostatnio sieję sobie na ojczystej cytrynki zbieram, tak więc mogę sobie zrobić cytrynowy miks i od razu przyspieszę, bo potrzeba 5, tak? Tutaj już daj znamy miłość, zasiać mandarynki zrobiłem, jeszcze jest tylko cytrynowy miks, ugotuję 3, tak i kiś, ksiunia 50. Spełniłem życzenie ksiuni 50, a ona powiedziała, czarodziej może dawać rybaków i poszukiwaczy skarbów. Nie, to jakiś głupie jest. Czarodziej może dawać rybaków. To jest dziwne. Na pewno nieprawda. Z tym czarodziejem to jakieś bajki są. Po prostu tego nie ma w świata dług zombie. I tutaj jest, przygotuj grzybową tequilę, zbierz cytryny, daj znajomym poduszki. To na razie nie robię, i tak długi filmik już jest. Zobaczmy, daj znajomym, daj radość miłości. Podaruj znajomym grzybową tequilę. To jeszcze mogę zrobić ewentualnie, bo to jest na szybko do zrobienia. Grzybową tequilę, dobra. To wyślę sobie 10 grzybowej tequili. I pam, tra, wachmurka. Spełnij życzenie wachmurki, a ona powiedziała, czarodziej wkrótce przebierze twoją miłość. No. Ale ten czarodziej to jest jakiś fake, jakieś oszustwo jest z tym czarodziejem. No. A niech się cytrynowy miks gotuje. To też 6 godzin. Tyle co ten dżem wiśniowy. Co? Tutaj już nie. Tutaj zdobądź trochę kompasów, tak? Przygotuj albumy, to trzeba by gotować.
Dobuduj szmaragdowy dywan. No dobra, dobuduję ten szmaragdowy dywan, bo tutaj jest szmaragdowy dywan. Tu potrzeba go dobudować i potrzebuję 10 diabelskiej ręki i 10 diabelskiego buta, tak? No to muszę iść znowu na tą wyspę. Ojejku. Tutaj na miasto widmo. Diabelską rękę, tego diabelskie ramię. Gdzie to się robiło? Bo to nigdy nie. A nie! To potrzebuję zrobić na strasznej wyspie. Diabelska ręka. Tak. Góra mina. A tu co? Masakra. Już zrobiłem te budynki, przemieniłem i nie mogę zrobić diabelskiego butu i muszę sobie kupić zadolce. Wyobrażasz sobie? No bo zbudowałem szmaragdowe miasto, już nie mogę robić diabelskich butów. No dobra, to kupuję zadolce, bo to jest to. I tak, i szmaragdowy dywan, pierwszy etap. Proszę bardzo, zbudowany. I drugi etap. Diabelskiego butu nie mogę zrobić, czyli kupię od razu. Jedwab mogę zrobić, to się robi w stawie. Tak, idziemy do stawu. Tylko tu potrzeba różowej farby znowu. Nie, różowe nici. A różowe nici tutaj. A tu potrzeba różowej farby. Dobra, odpuszczę sobie to i tymczasem kończę, bo tutaj już dużo zrobiłem, długi filmik już się zrobił. Tymczasem pamiętajcie, komentarze mile widziane, łapeczki w górę też lubię, im więcej tym przyjemniej się odbiera takie, że dobrze nagrałem filmik. Oczywiście subskrybujcie kanał, bo jak subskrybujecie, to będziecie mieli na bieżąco informacje, czy wysłałem filmik, czy nie. I tymczasem kończę, trzymajcie się, pa, pa, tre, tre, do zobaczenia.